Dzień dobry, drogi przyjacielu, piękny widzu. Dzisiaj zaczynam ten filmik już w ładowaniu się bohaterów. Dlaczego? Bo potrzebuję więcej czasu, żeby ci powiedzieć, co się dzieje. Spójrz na mojego skina. Gentleman Choga. Coś ci to mówi? Może nie. Nie wiem, jak wygląda twoja przeszłość. Nie wiem, z czym borykałeś się w życiu. Nie wiem, czy jesteś mniej toksyczny, czy bardziej toksyczny. Ale rzucam ci challenge. Challenge ten będzie bardzo prosty, w teorii, ale w praktyce nie dla wszystkich do końca prosty. Challenge polega na tym, ażeby przez całą grę zachowywać się jak gentleman Cho'Gath, czyli nie flamić, nie blamić, a wręcz przeciwnie, nie wyłączać czatu i naprawiać ludzi. Ja ci zaraz pokażę wszystko. Jestem supportem. Specjalnie Cho'Gath troszkę trollowy pik, żeby właśnie bardziej się na mnie wkurzali i żeby było co naprawiać. Hey team, let's do this. Twój cel jest taki, że musisz pisać z tymi ludźmi często i musisz grać, żeby wygrać, i musisz ich motywować. Musisz być dobrym człowiekiem. To jest taki challenge. Challenge na dobrego człowieka. No zobaczymy, czy wytrwasz całą grę i ile dostajesz honorków po grze. Im więcej dostajesz honorków, tym jesteś lepszy. Rób posty na mojej grupie, gdzie pokazujesz, ile tych honorków dostałeś. O! No, dobra, troszkę się pospieszyłem z tym Q. Ale nie gram w ogóle Cho'Gathem. Ale nie martw się. Z twoim pozytywnym nastawieniem wszystko się uda. Można by tam iść. Ale team nie chce. Ja nie będę ich zmuszał. Bo ja jestem gentlemanem. Let's do this, team. Czy jesteś na to gotowy? Czy podołasz temu wyzwaniu? Zobacz, nawet Meat tutaj przyszedł. Taki jest dobry, team. Po tym, co napisałeś w tej pierwszej wiadomości, oni już są tacy szczęśliwi. Za każdym razem, kiedy ktoś z twojej drużyny coś spierdzieli, to ty musisz mu napisać coś miłego. Za każdym razem, kiedy coś się uda, musisz napisać coś miłego. Twitch zabrał Reda. Don't worry, it's an accident. Widzisz? Tak to się robi. Let's go. Dobra, tu sobie testuję tego skilla, bo muszę wiedzieć, jaki ma zasięg i jak to działa. Okej. Okay. I na spokojnie. Jak ci mija dzień? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Bo tam będzie zaraz mijał świetnie. Gdyż już tutaj się dzieją kile. Widzisz? Widzisz to? Great job, Fred. Widzisz? O to chodzi, bo nawet on już pisze. Good job. Tak właśnie postępuje gentleman Cho'Gath. Teraz idę pomóc na gangu. Będą mnie widzieć, ale może on nie zauważy. Minus jest taki, że tam akurat Panteon się kręci. A Panteon jest na topie. Przestraszyłem go, żeby mu pomóc. Good job, sorry, I have failed. To moja wina, a nie twoja. Ty zagrałeś to świetnie. Niestety to ja popełniłem błąd. Widzisz? Tak to się robi. Ja ci pokażę, jak to challenge może dobrze przebiec. Zobaczymy, czy uda ci się lepiej zagrać to.
czy zdobędziesz więcej honorków niż ja. Tylko kwestia jest taka, że nie możesz im pisać, żeby ci dawali te honorki. Ty musisz tym zachowaniem je wywalczyć. To jest challenge. Jeśli zastosujesz się do tych zasad, to w porządku. Jeśli oszukasz mnie i siebie, bo poprosisz o te honorki, to nie jesteś w sercu dżentelmenem, czy gatem, ani dżentelmenem żadnym. Także mam nadzieję, że nie będziesz tutaj oszukiwał. Mały zasięg to ma. Kiedyś miało większy. Kiedyś wychodziło jakby troszkę do przodu. Na spokojnie. Niech sobie farmi. Ty możesz zonować, zaraz będziesz miał czwarty level. On ma drugi w ogóle. Po tym bijonku będzie czwarty. Już mu zostawiam. No bo po co mam mu zabierać? I piszę, well played. Widzisz, jakie to proste? No i lecimy dalej. Czogat na supporcie ma o tyle problemy, że ma stosunkowo mało many. Chciałem ten czołg chociaż wziąć, ale... no dobra, to cofnijmy się. Dlatego jako pierwszy item zrobię Road of Ages. Będziemy szli w many. Doprowadzimy do tego, żeby mieć AP i być tankiem. Bo mimo wszystko chcemy pokazać tym ludziom, że my gramy, żeby im pomóc. Że jesteśmy ich przyjacielem. Bo tak robi gentleman. Ogólnie chciałbym też wtrącić, że jeśli w trakcie challenge'a ubierzesz jakiś taki gentlemanowy skin, jakiś debonair gentleman, to dostaniesz 3 punkty za stylówę. Ale każdy honor to jest 20 punktów. Tych ogólnych. Bierzcie udział w tym challenge'u. Zmieńmy tę grę na lepszą. Ja wierzę, że się da. Wczoraj spotkałem chłopa, który wyzywał mnie od psów na streamie. A później zmienił podejście. Da się? Da się. Tylko trzeba to dobrze zrobić. Pasywka Czogata jest strasznie kurde fajna tutaj do tych akcji. Musiałem tak zrobić, gdyż zrobiło się gorąco. Zobacz to. Zobacz, co ja piszę. Sorry, Zin, but well played. On mówi, avenge me. Czyli jakby od razu... On to czuje. On jest szczęśliwy też. Widzisz, jak się fajnie gra? Z taką drużyną? Ja sobie teraz postakuję trochę ulta. Da się to zresetować? O, da się, dobra. Chciałbym mu dać first turreta. I chyba to będzie możliwe. Dobra, on nie ma many, także nie będę tutaj wyczyniał. O, chyba padnę. Uciekaj.
Zobacz. Sorry, my friend. I have overstayed. My bad. To nie jest jego wina. To moja wina. I zobacz, zobacz, co mi pisze z powrotem. Zobacz. Widzisz? On też tłumaczy, że źle zrobił. On rozumie, że źle zrobił. My rozumiemy, że źle zrobiliśmy. I teraz możemy grać, żeby wygrać tę grę. Plus tego wszystkiego jest też taki, że nie gram pre-mainu. Gram solo. To też jest element challenge. No bo wiadomo, mógłbym to jakby wyreżyserować. Ale nie chcę tego robić. No bo po co? No, jakby zaburzałoby to ten challenge. Lecimy dalej. Teraz moglibyśmy się zamienić już w mod to. Z tego względu, że już tutaj turet jest wzięty. Stawić ulti, żeby zabić. No dobra, idę sobie stąd. Ja mam jeszcze wardów. Niestety. Well played! Coming top. To tak troszkę z perspektywy tych ludzi to może wyglądać troszkę tak sarkastycznie. Ale my sprawimy, żeby tak nie było. Zobacz, thank you. I on już wie, że on dobrze zagrał. Znaczy on dobrze zagrał, naprawdę, to było fajne. Zresztą gościu ma całkiem fajną farmę jak na tę minutę. Także on no, ewidentnie nie jest zły. O, Panteon tam jest. Czy ja jestem w stanie tego Panteona zabić? Jako support Cho'Gath? Myślę, że tak. Tylko, że za 20 sekund. Może bym go tu gdzieś wykampił. Wydaje mi się, że jest na golemach. No dobra, to on zaraz. Łatwiej niż myślałem to wyszło. Great job, team. No i zobacz no. Outclassed. To jest akurat zaskakujące, bo w przeciwnym teamie koleś, kurde, bardzo ładnie nam napisał. Może to działa globalnie, na całą grę. Nie, to raczej niemożliwe. To raczej nie jest możliwe. No to co? No to chyba idziemy po Rae, żeby się stakowała. Bo wypadałoby. Chociaż ta gra chyba nie potrwa zbyt długo. Ale tak to jest, kiedy nie jesteś toksyczny. Nawet jeśli bym przegrał w tym momencie. Nawet jeśli nie udałoby mi się do końca. To pozostawałbym nietoksyczny do końca, starając się komuś pomóc. Chcę się nie pisać tam oczywiście esejów, bo trzeba też się skupić na grze. Tylko w tych takich chwilach, kiedy można coś odpisać. Ale grałbym do końca z tym nastawieniem i po prostu nie byłbym smutny. O! Bo nie ma co się denerwować. Obserwujmy szczurka, bo tam trzeba mu pomóc. Czy podejmiecie challenge? Mam nadzieję, że tak. Liczę na was. Ogólnie chciałbym też przy okazji powiedzieć, czym tak naprawdę są toksyczne zachowania. Więc toksyczne zachowania to nie do końca jest przeklinanie na przykład. Bardziej jakby wydaje mi się,
To znaczy, kurde, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Przepraszam, że się tak plątam, ale chcę naprawdę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jeśli siedzicie sobie w gronie znajomych, takim wewnętrznym waszym, i nikt tam spoza tego grona tego nie słyszy i tak dalej, i wy na przykład lubicie sobie tak z siebie żartować, śmiać się i tak dalej, i wiecie, że to nikomu nie robi krzywdy w tym gronie, to nie jest to toksyczne zachowanie. Bo nie wyrządza ono żadnej krzywdy. Ale też jakby nie możecie oczekiwać, żeby każdy, nawet osoba, której nie znacie, odwzajemniał takie poczucie humoru. Nie możecie, no bo po prostu nie wiadomo. Każdy jest inny, prawda? Nie znamy kogoś. Zresztą pewne jakby bariery trzeba pokonać, poznając kogoś, żeby też się bardziej otworzył. No i myślę, że to przychodzi właśnie z tym. Dlatego takie wulgarne zachowania w Lidze Legend, dajmy na to, nie są zbyt korzystne. No i nam się gra skończyła. Także podejmujcie challenge. I do następnego.